Zawsze problem był dla mnie jeden, ja nigdy nie zmienię zdania i nie sądzę, żebym zmienił zdanie, jest... Jako trener, jeśli mać, bierzesz swojego podopiecznego, jesteś za niego odpowiedzialny. No właśnie, wspomniał pan o tym rozwoju młodzieży i teraz wiem, że Grzegorz Prochsa ruszył z projektem ratunku polskiego boksu olimpijskiego. Wie pan coś na ten temat? To znaczy, wie pan, no, tych projektów było parę. Grzesiek będzie miał za sobą możliwości związane z pokazywaniem pięściarzy po raz pierwszy na stałe, zawsze, przy okazji Polsatu. Po drugie słyszę, że to oczywiście te kwestie jeszcze wszystkie będą wyjaśnione, możliwości finansowe pomagania tym pięściarzom. To będzie super ważna rzecz. Natomiast no, to nie będzie łatwa sprawa, bo to, że są talenty, to ja wiem. Ja nigdy nie wierzyłem w tę opcję, której się mówiło, że po prostu w Polsce nie ma talentu, bo to jest niemożliwe. To nie jest 2-milionowy kraj, to jest 40-milionowy kraj, więc na pewno tutaj te talenty są. Ale to ciężka praca przed całą ekipą. Podobno pan pamięta ten boks z lat świetności w Polsce. W tym boksie się z dawnych lat było, a co teraz nie ma i dlaczego nie ma tych wyników? Bardzo prosta odpowiedź, muszę powiedzieć. Kiedyś boks był jedyną szansą wybicia się. Kiedyś ciężka praca, ja wiem, że to brzmi trochę tak, jakbym, nie wiem, tutaj pouczał, ale to zupełnie tak nie jest, bo taka jest rzeczywistość. Mój ojciec był dziennikarzem sportowym, ja to pamiętam od dawna, że po prostu to były czasy, kiedy boks i w ogóle sport był jedynym możliwością zaistnienia, zarobienia pieniędzy, mówmy wprost, utrzymania rodziny. Dzisiaj tych opcji jest 350, przesadzam, ale wiadomo, o co chodzi, plus no, są inne możliwości zarabiania pieniędzy, no, a boks jest niesamowicie trudnym sportem, wiadomo, że tu można ciężko trenować, ciężko pracować i absolutnie do niczego nie dojść, więc tutaj tu jest ten problem, natomiast tych problemów kiedyś nie było, ponieważ sport jak każdy inny, a boks w szczególności był jedyną szansą. Więc to samo zaparcie było zupełnie inne, zupełnie. No dobra, obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych i... 30 lat, 32. No właśnie, jak wygląda ten boks olimpijski w Ameryce? Co się zmieniło? Niewiele, bo ustalmy jedną rzecz, że boks w ogóle... No, to samo zastrzeżenie, co miałem dotyczące boksu polskiego, jest, jeśli chodzi o boks w Ameryce. Teraz też jest mnóstwo innych możliwości, dochodzą do tego jeszcze dyscypliny sportowe. Tam można zostać koszykarzem, można zostać futbolistą, czyli w American Football grać. To są znacznie łatwiejsze pieniądze do zarobienia niż boks. No, w każdej sali, a byłem na wielu, w każdym wielkim mieście jest 50 czy 100 chłopaków, którzy chcą coś zrobić. I jak z tych 100 jeden dotrze do pierwszej 20 światowych rankingów, to jest bardzo dobrze. I tych pozostałych 99 o tym wie, więc nie ma jakiegoś takiego centralnego systemu dofinansowywania sportu. Są oczywiście turnieje Golden Gloves, czyli o złote rękawice, ale to ma kwestię regionalną. To wygrywanie tam nie daje ani pieniędzy, ani sławy, ani gwarancji, że się trafi do reprezentacji USA. Reprezentacja USA zawsze była odskocznią do tego, żeby później przejść na zawodowstwo. W dawnych czasach Meldrick, Taylor, Holyfield, przykładów miliony. Natomiast dzisiaj nie jestem pewien, czy w dalszym ciągu tak jest, no bo zawodnicy wiedzą, że on nie musi pojechać na olimpiadę, żeby dostać dobry zawodowy kontrakt, jak jest dobry. No taka jest prawda. Czyli jakby pan sugeruje, że to nie chodzi o to, że Polska się nie rozwinęła pod względem takim jak warsztat trenerski, tylko bardziej decyduje w tym wpływ ekonomiczny. Znaczy ja zawsze mówiłem, że braki sukcesu w Polsce niekoniecznie są powodem, że tak jest, że mamy słabych trenerów, bo trenerów jest paru. Zawsze problem był dla mnie jeden, ja nigdy nie zmienię zdania i nie sądzę, żebym zmienił zdanie, jest brak testowania tych zawodników, ponieważ jest ich tak mało, że tak naprawdę ani trenerzy, ani promotorzy nie chcą ich testować. Bo to, że nie wiemy, jaki ten zawodnik jest, to jest nieprawda. Bo wystarczy go wysłać na jakikolwiek międzynarodowy turniej i będziemy wiedzieli, jaki ten zawodnik jest. Wystarczy przeprowadzić mu sparring partnerów, którzy są w tym samym wieku, z innego kraju, Anglików, Rosjan, Ukraińców i będziemy doskonale wiedzieli, czy ten zawodnik jest, ale wielu promotorów się przed tym wzbrania, no bo nagle się okaże, że zawodnik, o którym się mówi wiele w Polsce, nadzieja i tak dalej, jest po prostu, no, tak powiem, brutalnie lany na sparingach przez 30 Anglika, o którym nikt nie wiedział, że istnieje. Ja jakby bardzo cieszę się, że kiedyś wszedłem bym powiedział, w tak wielką przygodą, jaką dla mnie jest pięściarstwo. Teraz mam swoje dzieci i widzę swojego syna drugorodnego
jak on jest pochłonięty, jak patrzę jak w lustro, jak ja to kochałem z tym i chciałbym, jeśli on swoje życie będzie układał się z boksem, żeby nie popełniał tylko moich błędów. Ja już na sobie się nie skupiam, ale chciałbym, żeby on poszedł w moje ślady. Jak mi się nie uda zostać mistrzem świata, to żeby on został. Widzę właśnie, w tych oczach jest taki żar pasji. I jestem niemalże przekonany, że zostaniesz prawdopodobnie trenerem, nie? Wiesz co, bo ja traktuję boks jako coś naprawdę taką, powiedzmy, dla mnie pięściarze, bokserzy, sportowcy, którzy wychodzą do ringu, to są współcześni gladiatorzy. Ja chciałbym, by my wszyscy, żebyśmy mieli szacunek u ludzi. Ja nie zgadzam się z tą teraz taką, powiedzmy, promocją bardzo szybką na to ma wszystko krótkie nogi. Ja taki jestem sportowcem i chciałbym jako może w przyszłości jako trener, żeby naprawdę moi podopieczni traktowali boks jako szermierkę na pięściarzy. Naprawdę fajnie jest jako trenerowi patrzeć na kogoś, jak twój pięściarz zwycięża, że on go łamie nie tylko fizycznie czy psychicznie, ale umiejętności. Najważniejsze są umiejętności, najważniejsza jest szkoła boksu i bardzo mnie to boli, że w szkole jest to w Polsce jest to nieujednolicone i jestem u trenera A, ustawiam mnie tak, pójdę do trenera B, ustawiam mnie tak. I to jest właśnie błąd, że zamazały się u nas w polskiej szkole boksu fundament. Fundament powinien być wspólny dla każdych stylów, dla każdych rywali, bo jeśli każdy będzie budował po swojemu wszystko od nowa, to za krótko czasu jest, jak dany pięściarz jest w klubie, trenuje 6 miesięcy, pojedzie na 2 tygodnie na kadrę, oni go przestawiają. Po cholerę. To właśnie chodzi, żeby złapać ten kontakt, zrobić jakieś centralizacje szkolenia i tak dalej. Dla mnie jeszcze jedna rzecz. Jako trener, jeśli bierzesz swojego podopiecznego, jesteś za niego odpowiedzialny. Ten człowiek wychodzi do ringu i oddaje swoje życie. On może stracić życie, może stracić zdrowie. Możesz przekreślić jego przyszłość. Może on by był mistrzem świata, ty mu tego nie dasz. Nie znasz się, krótka piłka. Boks to nie jest zabawa. Możesz się bawić w piłkę, możesz się bawić w siatkówkę. Nie możesz się bawić w boks. To są twarde, jasne zasady. I to o tym proszę pamiętać. Każdy jeden, kto kogoś naucza, musi mieć do tego kwalifikacje. Nie robi jakieś kursy w tydzień i on jest szkoleniowcem. Niech mi tylko chociażby powie o jakichś przemianach kwasomlekowych, czy nie kwasomlekowych, czy Volkswagenowych. Jakaś podstawa i on później szykuje kogoś do igrzysk olimpijskich, do mistrzostw Polski, świata, Europy. Właśnie się zgadzam, bo sam jestem trenerem i bardzo się cieszę, że mam możliwość rozmowy z tobą. Chciałem to pytanie zadać, bo ta niemiecka szkoła boksu, nie? Czym ona się wyróżnia? Bo jak chodzi mi o przygotowanie, bo jak rozmawiałem z Karoliną Łukaszyk... Ja wiem, co chcesz powiedzieć. Powiem ci tak. W Niemczech szykowałem się do walki chociażby do Mormeka, to w 9 tygodni mniej trenowałem niż u nas na polskiej kadrze w 2 tygodnie do turnieju olimpijskiego. Mniej zrobiłem sparingów, mniej rund na worku, mniej walki ścienie, mniej biegania, mniej wszystkiego, a forma była 100 razy lepsza. Więc zasady muszą się zmienić. Zasada, że wchodzi się na salę na dwóch nogach, wychodzi na czterech, już nie funkcjonuje. A przynajmniej nie powinna. Dziękuję za to. Dzięki. Dzięki, super.